Halo, halo, hej, siema na wszystkim ludziska, z tej strony Hades i witam w kolejnym odcinku z Balloons Battle TD. Moi kochani, słuchajcie, gramy R3 Play with Fire i wszystko co najlepsze. I słuchajcie, bardzo śmieszna rozgryweczka się nam trafia, bo mamy same statki na chwilę obecną. Tak, tak, troszeczkę. tak troszeczkę śmiesznie. Widzę, że kolega zupgrade'ował się na szybsze strzelanie tutaj. Ale to tam my sobie winogronka damy. Śmieszna rozgrywka, dlaczego? Ponieważ jeśli my wysyłamy przeciwnikowi balona, to on również nam wysyła balony. Patrzcie, już wam pokazuję, o. I właśnie dlatego to będzie dosyć śmieszna rozgryweczka, bo no, mamy farmy, o, widzę, że on ten, że on tutaj twardo też leci, nie? Mamy farmy, prócz tego, że mamy farmy, to mamy, jak to się nazywa? Mamy właśnie z tym, ten domek, nie? Ten nasz ulubiony domek bardzo. No, ciągle zapomniałem jak się nazywa i tak i takie no dobra, to sobie tam weź możesz sobie tam przeatakować, spoko, jasne. A ja sobie tutaj właśnie kupię coś takiego. Może tak zrobię. O. Sobie tak zrobię. Wyślemy niebieskie baloniki, czemu by nie, bo ja sobie daję radę jakoś tam mniej więcej. Dobra, straciłem pierwsze HP niestety. Trudno. Zrobimy to w ten sposób. Za 1350 właśnie muszę tamto sobie zupgrade'ować, nie? W sensie muszę sobie kupić. Dosyć ciekawa rozgryweczka będzie, to nie powiem, że nie. Widzę, że już kolejny wleciał tutaj sobie. Kompan. Musimy jak najszybciej zupgrade'ować sobie się na kolejny statek, bo to będzie masakra. Właśnie, o. I teraz możemy zacząć. Teraz możemy zacząć jakkolwiek sobie próbować grać. Farmy nie opłaca nam się stawiać w tym przypadku, niestety. Chociaż szkoda, bo ja bym chętnie postawił ją, ale no, jak się nie opłaca, to się nie opłaca. I nie stawiajmy jej po prostu. I po prostu jej nie stawiajmy w tym przypadku, chyba właśnie polecenie na full, właśnie, bo to jest jedyna bijąca jednostka, znaczy powiedzmy, że jedyna, bo jeszcze mamy oczywiście, jeszcze mamy tutaj tą, tak, tutaj jeszcze mamy tutaj tą wieżyczkę powiedzmy. Dobra, tutaj już gdzieś z tyłu niech sobie tam będzie, niech coś sobie tam robi, tak, ona po prostu niech tam będzie. Niech sobie tam na razie będzie ten stateczek i musimy większe eko sobie wbić. Tutaj już sobie zupgrade'ujmy na nasze ulubione baloniki z wodą, żebyśmy się mogli tutaj bronić całkiem nieźle. Dobra, na razie idzie to całkiem nie najgorzej, powiem wam. Zwłaszcza, że ja postawiłem sobie domek. Który da mi przewagę w sumie. Szybciej będzie bił, tak jest, to jest to właśnie, nie? O rany, rany. Ej, co? No dobra, już po problemie. Co myślałeś, że tutaj mnie złapiesz na coś takiego? Na taką sztuczkę bym powiedział. No nie, sorki, niestety nie. Niestety mnie nie złapałeś, kumplu złoty. Zaatakujmy więc białymi balonami, czemu nie? Mimo że mamy te same towery. W sumie tak, bo to będzie wyglądało na takiej zasadzie, że mamy te same towery. To w sumie będzie ciekawie. On cały czas wysyła te metalowe. Nie rozumiem po co, ale okej. Taka głupota straszna, ale... W sumie, a jakby zrobić Rainbow Rush'a? Ej, co? Ej, w sumie beka, bo mu zaczęły przychodzić balony. Ej, o co chodzi w sumie? Ej, to tak śmiesznie nawet bym powiedział. Nawet tak troszeczkę śmiechłem sobie. I dobra, i zaraz upgrade'ujemy, no widzę, że już fulla tutaj masz, kumpel, no. No ja ci powiem, że no ja jestem pod wrażeniem wielkim, co ty tutaj masz.
Oczywiście my musimy lecieć większy przyrost. Większy przyrost to więcej pieniędzy i więcej domków. No bo przypominam o tym, że mamy tutaj bardzo ograniczony ilość miejsca, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi właśnie o niektóre tutaj rzeczy. A właśnie niedługo będziemy musieli tutaj sobie poupgrade'ować. Ej, w sumie bardzo ciekawa rozgryweczka to będzie, naprawdę. Ja nie mogę się doczekać jej wyniku końcowego. Tutaj. Czy na szybkość? W sumie tak, w sumie możemy wziąć na szybkość to w tym przypadku. I tu pewnie gdzieś jeszcze może upchnę. Bo nie jestem pewien, czy tutaj pięciu się nie dało upchnąć. Nie dało się upchnąć pięciu. A, okej, dobra, czyli trochę kiepsko bym powiedział. Ale spoko, jeżeli jakiekolwiek przejdą, jakiekolwiek wieże przejdą, to tylko mi na plus. W sensie, jakiekolwiek balony przejdą u niego, to mi tylko na plus to idzie, a mu na minus, więc jakby się nie obawiam o to za bardzo. Aż tak bardzo, w sensie, nie? Oj, widzę, że ten, że już też to postawił. Ej, ciekawa rozgrywka będzie to, naprawdę. Naprawdę to może być to bardzo, bardzo intrygująca rozgrywka, zwłaszcza, że... no sami widzicie, co tu się dzieje, nie? Sami widzicie, co tu się dzieje. Za dużo, no czy ciężko jest cokolwiek zrobić, tak naprawdę. Ale spoko, jak najbardziej. Jak najbardziej spoko, w sumie. W sumie, ej, takie... Głównie, jeśli by wysłać metalowe... Ciekawe, ej, jakieś mu te zaczęły przechodzić. Ej, ciekawe, że jakieś mu balony zaczęły przechodzić. Ej, wygrałem to. Okej, słuchajcie, jest kolejny meczyk. Takie małpki. Okej, spoko. Słuchajcie, w ogóle ten, tu pode mną się, jak to się nazywa, tu jak zawsze jest jakieś tło, no nie? To tu pode mną się będzie... tu pode mną będą się pojawiały, słuchajcie, co będzie się pojawiało? Tu pode mną będą, bo wiecie, tam przeważnie kiedyś był wyblurowane coś tam, ale czasami mój program do renderowania się dławi tym, nie wiem czemu. I jak to się nazywa? I w sumie pomyślałem, że ej, jeśli będę miał jakieś fanarty, no nie, jeśli będę miał jakieś fanarty od was, to czemu by w sumie nie, ten w ogóle... czy ja wziąłem zły tryb? Jest na to szansa duża, że wziąłem zły tryb. Jest na to bardzo duża szansa, że wziąłem zły tryb. No dobra, trudno. No dobra, trudno jakby. Mówi się trudno, no. Pode mną będą się pojawiały fanarty, jeśli jakiś będę miał, nie? I właśnie przez taki cały materiał będzie właśnie jakiś na przykład fanart od kogoś. Myślę, że to całkiem fajna... Fajna rzecz może być, takie fanarciki właśnie od was, żeby się pojawiały tu pode mną. Takie zawsze to jest fajne wyróżnienie, tak mi się wydaje przynajmniej. Na przykład ostatnio był fanart, Jezu, nie pamiętam od kogo, ale fanart właśnie był na Instagramie. Na Instagramie dostałem właśnie takiego fanarta, no i naprawdę bardzo, bardzo fajny był. To byłem ja w pierożku, daj strong. Daj na stronga. Żeby jak najwięcej, w sensie jakby bić najmocniejszych. Okej, czyli ty jeszcze nie zbijasz aż tak tyle, ile bym chciał, żebyś zbijał. No dobra, trudno. Trudno, w ogóle musimy iść w prawą stronę, żeby szybciej strzelać, tak. Tak, lecimy w prawą stronę. Mam pewien pomysł nawet, chyba nawet wiem, jak to mógłbym wygrać na spokojnie. Ale zobaczymy jakby. Tutaj postaw to tutaj, dobra, postaw to tutaj. Postaw to tutaj. Ty będziesz tutaj takim nadwornym. Nie wiem, czy tak to mogę nazwać. Dobra, mamy niebieskiego. Ten samolot też fajnie byłoby coś postawić z nim. Okej, on już kupił samolot, jasne. Czaję. Ja ci tutaj dam troszeczkę żółtych balonów. Nie myśl sobie, że nie. No, troszeczkę nawet ci przeszły te balony. Co się stało? A, już ten, już sobie zapgradeował na tą małpkę, nie? A, już sobie, o rany, ja wiem, co ja wziąłem. Ja wziąłem mega boosty. Ja wziąłem mega boosty, o Jezu. O rany, nie, najgorzej, dobra, sorki, nie, ale nie wiem, co się stało. Nie wiem, czemu wziąłem mega boosty, ale wziąłem mega boosty, ej, tak w sumie.
Tak, tak nawet nie wiem. Szczerze mówiąc. Co się odwaliło. Odwaliło się tutaj. Dobra, i na razie dajemy sobie radę całkiem nieźle w sumie. To nie ma co narzekać tej, panie. Panie, nie ma się co martwić aż tak bardzo. Tutaj polecimy sobie w tym kierunku. Za 1400 będzie, wiecie, za 1400 będziemy mieli to. Czyli kurde, no nieźle bym powiedział, w sensie nieźle. Ja wiem jak mogę to zrobić, właśnie, tak jak sądziłem. Tak też zrobiłem, nie? Tak też zrobiłem, właśnie, małpeczki, szybkie małpeczki. Coś ci się nie udało, kumpel złoty, wiesz, tak coś ci nie pykło, nie? Nie wiem czemu ci to nie pykło kompletnie, nie? Ale to szkoda, wielka szkoda, że nie udało ci się oczywiście, nie? tak, muszę to sprawdzić. Okej, okay, czyli ten, jasne, dobra, czyli on będzie niszczył mi je, ale się zastanawiam, szczerze mówiąc. Kamo raczej też ma ulepszone, ale sprawdźmy to. No tak, tak niepotrzebnie sprawdzałem, nie? Dobra, wywalmy coś takiego. Zraszujmy go tak. Bo szczerze mówiąc to właśnie, on nie zdąży tego zrobić i tym samym wygrywamy meczyk. No i wracamy do normalnego trybu odcinka, powiedzmy. Taki mały, wiecie, taka mała odskocznia to była. Okej, okay, chyba... Nie, dobra, zmieńmy. Może będzie coś śmieszniejszego. Może będą jakieś śmieszniejsze wieżyczki. No ja się muszę już zgodzić na to. Widzę, że on też się zgodził. W sumie nic dziwnego, że też się zgodził. Tak ustawić sobie. I tu za 300. I tutaj tak, w ten sposób. Dobra. I zaraz zaczniemy wysyłać niego balony. Będzie bardzo podobna taktyka, coś tak czuję. Z obydwu stron, od obydwu graczy. Ale zobaczymy. Zobaczymy oczywiście. Nie możemy ten. Nie możemy, wiecie, się tutaj. A, dobra, zaraz będzie trzeba ten. To. O. No. I teraz będzie. Teraz poleci lepiej. Teraz będzie lepiej o wiele bardziej. Bardzo ładnie, no widzę, że sobie też tam daje radę z niszczeniem ich, ale tak nie do końca. Moje piły tutaj radzą sobie o wiele lepiej. Wydaje mi się ogólnie, że one są lepsze, nie? Chociaż później, znaczy w lewą stronę jak pójdziemy, to fajny jest ten ogień, nie? Jest bardzo fajny ten ogień i ten ogień serio jest super. Na przykład na sam początek, żeby postawić go, to jest mega naprawdę opcja, ale na razie to nas nie interesuje. Ej, no na razie jestem jakby bardzo do przodu, bo ja wysyłam na niego cały czas balony, cały czas będę miał hajs, no on już postawił tego drugiego, nie? Ten drugi cacuszkowiec, ale dobra, jakby wiecie, też nie możemy się naśmiewać aż tak bardzo, nie? Tak troszeczkę możemy, ale nie bez przesady. Dobra, to jakby doładnie bardzo się próbujemy przebić przez niego. Widzę, że on wysyła te zielone. Nie może wysyłać na mnie zielonych. To okej, okay. Czyli to z gry są. Tak, o, właśnie, żeby tutaj, że chciałem już zielonymi polecieć. Jestem ciekaw, czy on wysyła na mnie w ogóle swoje balony, czy też nie. Ale tutaj już pomalutku, no pomalutku trzeba ingerować tu. Muszę zacząć ingerować tutaj sobie, no bo te balony zaczynają gdzieś tam przechodzić mniej więcej, nie? Tam gdzieś była luka maluteńka w mojej obronie. A widzę, że też zaupgradeował się tak. No dobra, to jesteśmy na podobnym poziomie w tym momencie. Chciałbym bardzo za 2500 zaupgradeować się już.
Już się zapgrywa za 2,5 tysiąca, bo to naprawdę jest mega, to jest naprawdę mega. Ta mapa będzie trochę długa, tak mi się wydaje, że jest szansa, że będzie troszeczkę przydługawa. Dobra, tutaj już zielonych nie wysyłamy więcej, chyba że już tak pojedynczo typowo. I lecimy z żółtymi, lecimy z żółtymi od razu, coś się boję, że może się to źle skończyć. O, on już to kupił, nie? Właśnie, on już to kupił i właśnie o tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem. O tym sobie właśnie tutaj wspominałem. Polećmy tak. Polećmy tak, w ten sposób. Tak, czyli on też wysyła, tak. On też wysyła. W sumie no, nie dziwię się, że wysyła. Tutaj jeszcze jeden poleci. Tutaj jeszcze jeden poleci. Tutaj zaraz upgrade'ujemy naszego Mikołaja. Naszego Mikołaja tutaj, aby bił naprawdę więcej. Bo taką krową, jak już wylecimy, no to będzie nice'u. Okej, okay, czyli on już się rozstawia na zasadzie raczej małpek, tych wiecie, na tych, na zasadzie małpek. Jakich małpek? Na super małpki raczej. Ej, czemu ściągasz ode mnie moją taktykę? Halo, ej, panie. Panie, proszę zaprzestać swoich czynności. Nie podoba mi się to. Dobra, trochę białych teraz wyślimy. Teraz możemy troszeczkę białych wysłać, no ale się rozstawia faktycznie, dobrze się rozstawia. Nie powiem, że nie. Dobrze się rozstawia, bo wiecie, później kupi jednego. Kupi sobie jednego tylko i tyle. Jak ugryzł, patrzcie. Patrzcie, jak ugryzł tutaj, nie? O, nice'u, w sensie niezła próba, niezła próba, to muszę przyznać, że całkiem niezła próba tutaj poleciała z jego strony. Masz tutaj więcej czarnych balonów, a ja sobie tutaj zupgrade'uję na to. O, to już jest ładny, bardzo, bardzo, bardzo dobry moment na zrobienie tego. I ładnie, ej, całkiem nieźle nam idzie, naprawdę, zacnie nie nam idzie. Mamy jeszcze super małpki oczywiście. Super małpki tutaj jeszcze są, ale jeszcze nikt nawet nie próbuje jej postawić. Ciekawe, nie? To jest bardzo ciekawe, że nikt jeszcze nawet jej nie chce postawić. Dobra, tutaj ładnie ten, ej, naprawdę ten ogień ładnie tutaj działa sobie. A zrobimy jeszcze tak. Zrobimy podwójną siłę, że tak powiem. Zrobimy podwójną siłę i już na samym wstępie wniweluje połowę małpek, tak na, w sensie małpek, balon. No nawet wszystkie eliminuje je już obecnie, więc to był bardzo... A, polecisz tak samo? Okej, nie poleciał tak samo, poleciał w te drugie chyba. Chyba będzie leciał w te drugie sobie, bo spoko. Mi to nie przeszkadza. 18 runda. Ciekawe, okej, sobie już upgrade'ujesz ten, no rozumiem. Rozumiem, nie? Jak najbardziej rozumiem cię, kumpel. A ja sobie tak zrobię. O, no bo czemu by nie? Ja sobie już tak mogę pozwolić. No i mógłbym sobie pozwolić na jakiś, wiesz, sterowiec taki większy, ale się boję troszeczkę. Troszeczkę się boję, szczerze mówiąc. W ogóle to te tryby się bierze na siłę przeważnie. Znaczy, jeśli trwa to długo, to bierze się na siłę wtedy przeciwnika. Niż na ten, niż na... on różowe wysyła tylko, lol. Bierze się na siłę raczej niż na spam, bo wtedy jak on zniszczy szybciej jakieś tam, wiecie, zniszczy szybciej nasze... Jak zniszczy szybciej... Jak co zniszczy szybciej, Damian, no? Jak zniszczy szybciej jakiś sterowiec, to po prostu szybciej przegra, nie? Na przykład tego zielonego. Ej, słuchajcie, mam mega pomysł. To jest naprawdę dobry pomysł. Widzę, że on chce w świątynię lecieć. Aj, dobra, zrobił to, w sensie zrobił to. Widzę, że on chce polecieć twardo w świątynię, nie? No i tak się też zastanawiam pomalutku. Czy polecieć w świątynię jakąś, czy też nie. Czy ja chcę lecieć w świątynię w ogóle? To też jest dobre pytanie. No bo świątynia w sumie jest fajna, ale no będzie dłuższa gierka. To będzie chyba o wiele dłuższa gierka niż sobie mi się wydawało. Widzę, że kolega bardzo się szykuje na... jak to się nazywa? Bardzo się szykuje na zrobienie świątyni. Jak widzicie, dowalił tam troszeczkę tych... Tych, wiecie, okrągłych, troszeczkę ten, no i tak też się zrobiło. No ale w sumie
Szczerze, czy coś mu to dało? O, ej, ciekawe chyba. Znaczy, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że z połączeniem ze zwykłymi... właśnie nie mogę tego przyuważyć, nie? Ale jak widzicie, ten promień... Chociaż nie, no dobra, może to ten tylko promień łapie, nie? Ciekawe, ej, to będzie trzeba sprawdzić chyba kiedyś, wiecie? No, ale w każdym razie... zróbmy to w ten sposób, zróbmy to w ten sposób... zróbmy to w ten tutaj sposób... i zróbmy to tutaj ten sposób... no i tym samym możemy sobie zupgrade'ować świątynię... I mamy tutaj świątynię, co prawda tutaj, tak wiecie, tutaj jest tak mech. Znaczy teoretycznie jest mech, nie? Ale to też jest taka, wiecie, ostatnia deska ratunku w razie czego, więc się tym nie przyjmuję. Pierwszy już niebieski balon poleciał, spoko. Pierwszy niebieski już poleciał, to jakby się nie przyjmuje tym za bardzo. Ale chyba wydaje... O, ej, strzela jednak, te patrzcie, jednak strzela tak daleko. No to elegancko, po co mi więcej, nie? Po co mi więcej, jak to strzela, jak to działa, to działa. Widzę, że bardzo, bardzo mu zależy na stawianiu świątyń w sumie. Słuchajcie, próbuję, to jest ostatnie, to jest ostateczne. To jest ostateczne, co może być. Jeśli on zniszczy szybciej swoje, to teoretycznie wygrałem. Tylko teraz tak, się... Bardzo dobrze się zbustowałeś. Znaczy, boję się, że ja mogę to przegrać też, tą taktyką. Okej, czyżby to było totalnie useless? Totalnie useless to było. Totalnie useless to było, tak. O, trochę smutno w sumie. W sumie to troszeczkę smutno bym powiedział, naprawdę. A wiecie co jest smutniejsze? Że nie mam pieniędzy teraz. Że nie mam teraz pieniędzy. Wiecie co jest smutne? Że ja sam siebie przechytrzyłem tak naprawdę, bo niestety w sumie tak myślałem, o, dobiję go, nie? Coś tam, wezmę go na siłę. No okazało się, że to już jest ten moment, gdzie ciężko jest wziąć kogoś na siłę, nie? W sensie, nie sądziłem, że... chociaż w sumie, ej, halo, świątynia biła wszystkie naraz i... ja tego nie przemyślałem właśnie, że świątynia biła wszystkie naraz. I tak jakby to powiedzieć, no bardzo, 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 bardzo po pupie przez to dostaję w tym momencie. Teraz mam przyrost golda typu, no to już nadrobiłem coś, no ale jakoś, no nie liczę na to, że długo przetrwam tutaj jeszcze. Jak sami widzicie, no lecą czerwone sterowce za czerwonym sterowcem, no i no i serio zaczyna się robić tutaj bardzo niebezpiecznie, a najgorsze jest to, że ja też dużo nie mogę zrobić, niestety. Nawet jeśli bym chciał, to nie mogę dużo zrobić. O, chyba jeszcze jedno mogłem postawić, nie? Dobra, go upgrade'y. Go upgrade dziochy. Kolejny ten. I czy ja jeszcze mogę... mogę jeszcze postawić super małpkę tutaj. W sensie super małpkę, super zwykłą małpkę. No nie wiem. Jakoś nie widzę tego. No i moi kochani, słuchajcie, no jestem już na bardzo kiepskiej pozycji, no. I nie wydaje mi się, żeby to był sens większy tutaj grać, więc ja się poddaję. No bo nie widzę po prostu, jakby skiepsiłem, on już ma trzy świątynie. On już ma trzy świątynie, pewnie zaraz będzie czwartą robił. No a ja tutaj no naprawdę typowo mam męczarnię się tutaj, żeby się obronić jakkolwiek. Więc jakby prędzej czy później to przegram. Więc słuchajcie, ja byłem Hades, jeśli wam się odcinek spodobał, łapa w górę, komentarz mile widziany. Trzymajcie się do kolejnego materiału, no i poddaj się, cześć.